Piję sobie kolę. Zaraz sobie zaczniemy. Cudownie. Kochani widzowie, witam was bardzo serdecznie na kanale Mikrus. Cóż mogę rzec więcej? Jest to kanał popularno-naukowo-vlogowy, komentary i tego typu. Dziś ja jako Nikodem Mikrus Apoczkin będę wam recenzował lampę pierścieniową, która świeci aktualnie sobie na moją mordę. Więc sobie zobaczycie tą lampę, ja sobie ją zrecenzuję, jak to Konrad Kapucin robił, tak? Więc miłego oglądania i przechodzimy już do sedna. Aha! Jeszcze pamiętajcie o tym, aby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, by nie przegapić nowych filmów na tym kanale. Teraz dopiero zaczynamy. No i zaraz wam pokażę tę lampę. A więc tak, drodzy widzowie. O Jezu, światło! Halo! Więc tak, jest to taka lampa pierścieniowa sobie oto. Bardzo zajebiście świeci, ma regulację światła, zobaczcie. Możemy sobie zmienić nawet kolor światła, o. Możemy sobie zmniejszyć czułość tego światła, dzięki czemu będziemy mieli taki bardziej mroczniejszy obraz tutaj. No i oczywiście mamy statywik, taki jak do zwykłych takich, zwykłych lamp stojących typu softbox, które też na nowo będę musiał zamówić, bo mi niestety uszczelki tam i muszę na nowo lampy zamówić ze statywem, bo statywy gdzieś pogubiłem przy przeprowadzce i będę musiał po prostu zamówić. Lampa jest sama w sobie funkcjonalna, jak za tą cenę to jest naprawdę bardzo dobra lampa. Jak za cenę, którą ja zapłaciłem właśnie za tą lampę, no to jest naprawdę bardzo spoko lampa, bardzo ładnie wygląda. Jak za tą cenę, którą zapłaciłem za tą lampę, czyli 46 zł, no to jest całkiem sporo, całkiem mało za tą lampę, ale jest bardzo dobra, bardzo... Czułość tej lampy jest zadowalająca, dobrze świeci, dobrze oświetla, widzę cały ten teren tutaj, moją twarz i w ogóle. Jeśli miałbym coś lepszego kupować, to raczej bym nie kupił, bo mogą być to gorsze lampy z gorszą czułością. I tak szczerze, to jest nawet całkiem dobra lampa, nie? Pierścieniowa. Mamy też do tej lampy dołączone takie coś do telefonu, więc możecie sobie na niej nagrywać, nie tylko możecie z siebie oświetlać podczas streamów czy filmów na YouTube'a, ale możecie też do filmików na TikToka, na Instagrama, do jakichś tam fotek sobie właśnie ten. Funkcjonalność jest dowolna tej lampy, no i właśnie po to jest tutaj też ten, jak to się zwie, podtrzymak do telefonu, można tak to ująć. Ja jestem zadowolony z tego, naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony i nie zamieniłbym tego raczej na nic innego. Jak za 46 zł to naprawdę jest to dobra lampa, bo ma wiele funkcjonalności. Ma wiele funkcji, typu właśnie zmienianie koloru światła, czy chociażby jasność tej lampy. To chyba tyle, jeśli chodzi o taką recenzję tej lampy. To była króciutka recenzja lampy za 46 zł z Allegro. Czyli można powiedzieć, że to też jest taki haul zakupowy. Tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo serdecznie za film. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.